Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo serdecznie w specjalnym odcinku Q&A z okazji osiągnięcia 15 tysięcy subskrypcji. Dziękuję bardzo wszystkim widzom, którzy wspierają kanał swoim zaangażowaniem. Jestem zaszczycony, że mogę dostarczać nowe wideo do tak szerokiego grona odbiorców. Mam nadzieję, że tendencja wzrostowa nadal będzie korzystna i kanał urośnie jeszcze bardziej. Teraz zgodnie z obietnicą przechodzimy do odpowiedzi na pytania widzów, którzy zadali je w ostatnim wideo zapowiadającym ten odcinek. Kolejność odpowiedzi jest oczywiście losowa, także proszę nie sugerujcie się tym, w jakiej kolejności odpowiadam na pytania. A te były naprawdę ciekawe i odpowiedź na nie sprawiła mi bardzo dużo frajdy, a także dostarczyła mi wiele materiału do przemyśleń. Dziękuję wszystkim za te pytania. Niestety pytań było zbyt wiele, aby odpowiedzieć na nie wszystkie, niemniej jednak wybrałem te, które moim skromnym zdaniem były najciekawsze. Okej, jedziemy z koksem. Polski Fenix. Co byś robił, gdyby nie YouTube? Pozdrawiam serdecznie tego widza. Gdyby YouTube nie istniał, na pewno skupiłbym się na prowadzeniu bloga o tej samej tematyce co kanał, niemniej jednak bardziej odnalazłem się w wideo i sprawia mi to większą frajdę niż tworzenie postów na bloga. Papaja, na jakim filmie się wybiłeś? Pozdrawiam serdecznie widza. Moim skromnym zdaniem jeszcze się nie wybiłem. Cały czas tworzę nowe treści i czasami łaskawy algorytm YouTube'a sprawi, że docierają one do sporego grona widzów. Tak było m.in. z serią zarabiania w młodym wieku, czy też cyklem wideo poświęconym wybiciu się na YouTubie. Mateusz Skłodowski. Jaki był Twój najlepszy interes, na czym najwięcej zarobiłeś? Dziękuję bardzo za to pytanie. Dało mi ono bardzo wiele do myślenia. Moim najlepszym interesem w życiu był ślub z moją żoną. Nie, kochani, nie pochodzi ona z zamożnego domu. Ale tyle, ile udało mi się od niej otrzymać, nie otrzymałbym od żadnej innej inwestycji. Dzięki mojej żonie stałem się lepszym człowiekiem i otrzymałem niesamowitą motywację do życia. Także w tym miejscu mam apel do wszystkich panów. Szukajcie swojej półki i się żęcie, ponieważ kobieta w życiu każdego mężczyzny jest siłą i motorem, który napędza wszystko inne. Rafał Tur. Jak zarabiałeś w dzieciństwie? Dziękuję bardzo za to pytanie. Kiedy byłem jeszcze małym smykiem, zarabiałem na różnego rodzaju sposoby. Wychowywałem się na wsi, więc nie mogłem zarabiać wyprowadzając psy sąsiadów czy wynosząc im śmieci, ponieważ każdy pies we wsi był przywiązany do budy, a śmieci wynosiło się na obornik. Ale zarabiałem na przykład na zrywaniu owoców, takich jak truskawki, maliny, jabłka i wożeniu ich na skup. Oczywiście prace ogrodnicze również dostarczały mi pieniędzy. W szkole natomiast specjalizowałem się w handlu różnego rodzaju przedmiotami, takimi jak kartki z segregatorów, sprzęty wędkarskie i inne, naprawdę różne rzeczy. Było tego całkiem sporo. Tymot 372. Skąd nazwa Sprytny Pieniądz? Chciałem, żeby kanał po pierwsze jednoznacznie kojarzył się z tematyką, o jakiej traktuję, natomiast człon sprytny miał zaintrygować Was i zachęcić widzów do wejścia na kanał. Ot, cała historia. Trypek. Jaka nisza jest najoptymalniejsza aktualnie na YouTubie? Nie ma czegoś takiego jak najbardziej optymalna nisza na YouTubie. Każda jest odpowiednia, o ile nagrywanie sprawia nam radość i czujemy się spełnieni. Pamiętam jednego z moich widzów, który miał kanał o sadzeniu roślin w szklarni. Czy ta tematyka jest optymalna? Dla niego tak, ponieważ sprawia mu ona radość. Jeżeli prowadzicie kanał tylko i wyłącznie po to, aby zdobyć jak najwięcej subskrypcji, to przynajmniej według mnie nie ma to większego sensu, ponieważ nie daje wam to radości. Stworzenia nowych wideo i kiedy przychodzą te słabsze dni, brakuje wam motywacji do walki i po prostu się poddajemy. Pozdrawiam serdecznie widza. Mariusz Online Investor. Panie Tomaszu, jaka jest pana rada dla początkującego youtubera? Pozdrawiam, Mariusz z Poznania. Pozdrawiam serdecznie pana Mariusza. Spokojnie, nasza współpraca na pewno dojdzie do skutku. Niestety na chwilę obecną mam tak wiele projektów do realizacji, że muszę niektóre rzeczy przesuwać w czasie. Wracając jednak do pytania. Moja rada dla początkującego youtubera jest taka. Nigdy. Nigdy, przenigdy się nie poddawać. Wiele osób myśli, że nagra 2-3 wideo i podbije YouTube'a. Kiedy tak się nie dzieje, są zawiedzeni i po prostu się poddają. Aby odnieść sukces na YouTubie, przynajmniej moim zdaniem, trzeba nagrywać regularnie przynajmniej 2 lata.
Po tym czasie, jeżeli wam się nie uda, dajcie sobie z tym spokój i spróbujcie czegoś innego. Pamiętajcie jednak, że musicie przynajmniej raz w tygodniu dodawać nowe materiały, tak aby na kanale cały czas się coś działo. Krótka historia TV. Masz fajny kanał, ale dlaczego twoje nowe filmy mają tak mało wyświetleń i łapek? Coś zaczyna się psuć? Jeżeli chodzi o łapki i wyświetlenia, sytuacja ma się stabilnie. Jak zresztą widać na tym wykresie, moje zasięgi cały czas rosną, tak samo zresztą jak liczba widzów. Inną sprawą jest to, że teraz zaczynam nagrywać nieco inne wideo i wkraczam na nowe wody. Pamiętajcie, nie jestem alfą i omegą i ja również cały czas się uczę, ale widzę, że trend jest zwyżkujący. Dawex 2.0. Kiedy zacząłeś interesować się zarabianiem przez internet? Witam weterana kanału. Dawex jest z kanałem od bardzo dawna. Jestem ciekaw, kto jeszcze jest z kanałem od bardzo dawna. Może wszyscy, którzy są z kanałem od 3000 subskrypcji, niech dodadzą komentarz o treści ja jestem pod tym wideo. Zobaczymy, ilu was będzie. Wracając jednak do pytania. Zarabianiem w internecie interesowałem się od dziecka. Kiedy rodzice kupili mi pierwszy komputer, taki jeszcze z modemem, który wydawał różne śmieszne dźwięki przy łączeniu się z internetem, już wtedy widziałem w sieci potencjał i widzę go do dziś. Konsolowiec mistrzu. Skąd bierzesz motywację do nagrywania? Moją motywację biorą oczywiście od mojej rodziny, jak również od was samych. Kiedy widzę, że materiał, nad którym pociłem się kilka ładnych godzin, wam się podoba i piszecie, że wam pomógł, niesamowicie mnie to motywuje. Dlatego zachęcam was do jak najczęstszego komentowania moich wideo. Ten typ. Czy planujesz nagrywać kiedyś film o innej tematyce, na przykład faulogi lub gry? I czy do tego stworzysz inny kanał? Tak, w planach mam stworzenie innych kanałów o przeróżnej tematyce. Wiem jednak, że na pewno nie będą to ani gry, ani faulogi, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu. Wojciech Harukiewicz. Cześć, czy nagrasz film związany z manewrami przy podatkach, mając działalność gospodarczą? Oczywiście uczciwych manewrach, takich zgodnych z prawem. Dziękuję bardzo za to pytanie i pozdrawiam serdecznie tego widza. Bardzo ciekawy pomysł na wideo i myślę, że na pewno taki materiał powstanie w przyszłości. Mam jednak nadzieję, że nie zamkną mnie za tego typu wideo. No nie wiem, Games. Jakie umiejętności trzeba posiadać, by osiągnąć w życiu sukces i spełnić swoje marzenia? Witam kolejnego weterana kanału. Ten to dopiero jest starym wyjadaczem. Wracając jednak do pytania. Myślę, że na pewno trzeba być cierpliwym, mieć w sobie dużo pokory i wierzyć we własne siły, nawet kiedy inni nie wierzą w nas samych. Pozdrawiam serdecznie tego widza. Artur Zaks. Planujesz robić wideo konferencyjne lub spotkania na żywo w celu dyskusji, jak zacząć tworzyć wspólny dobrobyt finansowy i nie tylko? Dzięki wielkie za to pytanie. Tak, w przyszłości, kiedy kanał będzie nieco większy, na pewno tego typu rzeczy będą miały miejsce. Pozdrawiam serdecznie tego widza. X-Trace. Jak to jest, że robisz takie dobre filmy, a masz tak mało subskrypcji? Dzięki temu kanałowi nauczyłem się wiele informacji o YouTube i życzę ci, żeby twój kanał rozrósł się aż do miliona i abyś ciągle robił to, co teraz, bo robisz to doskonale. Dzięki wielkie za komentarz i miłe słowa. Co do wielkości kanału, oczywiście chciałbym, aby był jak największy, ale wiecie, nie serwuję materiałów typu 1000 litrów budyniu w basenie ogrodowym. Dlatego też społeczność wokół kanału gromadzi inny rodzaj ludzi, który na pewno jest mniejszy. Renegat. Witaj. Moje pytanie brzmi następująco. Z jakiego powodu postanowiłeś założyć konto na YouTubie? Czy było to powodowane chęcią dodatkowego zarobku, czy po prostu postanowieniem pewnych zmian w swoim życiu? Pozdrawiam bardzo serdecznie autora i widzów również. Pozdrawiam serdecznie. Lubię się rozwijać i YouTube był kolejnym etapem w mojej karierze. Okazało się, że lubię tworzyć wideo i sprawia mi to wielką frajdę, dlatego prowadzę ten kanał. Janusz w Zakopanem. Co słychać? Oj, bardzo wiele. Tworzę dla was kolejny kurs o afiliacji. Wszedłem w bardzo ciekawą kooperację z pewnym YouTuberem i realizujemy pewien projekt. Poza tym jest jeszcze masę innych zajęć. Przez grzeczność nie wspomnę o trójce dzieci. Na brak zajęć więc nie narzekam. Pozdrawiam serdecznie tego widza. To już wszystkie odpowiedzi, jakie przygotowałem dla was na dziś. Raz jeszcze przepraszam, że nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów i dziękuję, że jesteście z kanałem. Na sam koniec oczywiście to, na co czekają wszyscy. Wyniki konkursu. Zwycięzcą zostaje Mateusz Skłodowski.
zapraszam go do kontaktu na e-mail w celu odebrania nagrody. Raz jeszcze dziękuję Wam za wszystko. Cieszę się, że mogę nagrywać dla tak wielu osób. To wielki zaszczyt, ale również wielkie wyzwanie. Mam nadzieję, że uda mi się sprostać Waszym wymaganiom. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.